Wszystkie płacze, wszystkie łzy, Heraklitowe. A Jahanna w reżyserii Tomasza Hynka to zupełnie inne spojrzenie na treny Kochanowskiego. Punkt ciężkości z emocji osieroconego ojca przesunięty jest na uczucia Hanny, drugiej córki mistrza z Czarnolasu, dziecka zmagającego się z traumą śmierci i przeżywającego odtrącenie. Grażyna Rogowska, tytułowa Hanna, początkowo odrzuciła ten pomysł jako absurdalny. Dopiero w toku pracy nad spektaklem zrozumiała dlaczego. Ja sama byłam taką Hanną. Moja siostra zginęła w wypadku samochodowym, młodsza, i pamiętam, jak ten ojciec do samej śmierci swojej nie potrafił się z tym absolutnie uporać. Tak naprawdę ja mówię o własnych emocjach. Ja jestem Hanną, a Urszula jest moją siostrą Majką. Wykonując treny, Grażyna Rogowska jest zarazem dzieckiem i dojrzałą kobietą, która wiersze swojego ojca czyta stojąc na grobie. Ona przychodzi na grób Urszuli, ale to się staje jej grobem. Spektakl kończy dramatyczne oskarżenie wobec ojca, który zostawił swoje dziecko osamotnione w cierpieniu. To właśnie nie jest tak, że przy śmierci człowiek tylko łzy mu lecą i czuje smutek. To nie jest tak. To jest też ogromne poczucie jakiejś krzywdy, żalu do tej osoby, do bliskich, zazdrości też. Wielu takich złych emocji, o których głupio mówić, nie? Hanna została sama z tą żałobą i z tą śmiercią i tak naprawdę czuła się odrzucona, bo ojciec tak strasznie rozpaczał po stracie pierwszej córki, że nie umiał dostrzec, że jeszcze ma drugą. Dzień po dniu reżyser i aktorka analizowali kolejne epitafia i odkrywali je na nowo. Miałam poczucie, że jakby dokopujemy się jakiegoś skarbu po prostu, to znaczy, że pod tym takim zakurzonym językiem staropolskim kryje się autentycznie uniwersalna, współczesna emocja. Tomasz Hynek i Grażyna Rogowska sięgnęli po tekst, który wydaje się nie nadawać do realizacji w teatrze. Rogowska dokonała skrótów poetyckich każdego z trenów. Hynek skomponował muzykę. Tak powstała konkretna opowieść, dla której oprawę stanowi mocne rockowe brzmienie. Język trenów nie został jednak uwspółcześniony. Myśmy od razu był jakby pomysł taki, że ponieważ jest staropolszczyzna, to musimy to przełamać absolutnie współczesną muzyką, żeby to jakby było dla nas bardziej komunikatywne. Publiczność była poruszona. Kto nie ryzykuje, ten nie ma, może tak powiem. Myślę, że na plus. Ryzykowne, ale jak najbardziej dla mnie na plus. Moje odczucia są zupełnie pozytywne. Przypomniałam sobie tą poezję i cały czas jestem pod wrażeniem, jak ona jest aktualna. Mimo, że jest bardzo, bardzo stara. Spektakl Aja Hanna zdobył Grand Prix 36 opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Polska.